Dzień dobry, gościox.pl. Dzisiaj w portalu gości pan Dariusz Dusza. Dzień dobry. I teraz mam problem, bo w sumie jest pan przede wszystkim gitarzystą, tak? Czuje się pan muzykiem? Tak, ale ja bym tylko w kwestii formalnej, może byśmy zrezygnowali z mówienia per pan, a jednak przeszli Jacku na ty. Nie, przede wszystkim jestem autorem tekstu. Jesteś muzykiem chyba w drugiej kolejności. Czyli w trzeciej kolejności autorem książek. Nie tylko o muzyce, ale o wędkarstwie na przykład też. Też. Ale ułóżmy to tak pomału. Czyli tak, tekściarz, autor tekstów. Tak. Ponad 300 piosenek napisanych przez ciebie? Myślę, że już ponad 400 będzie. Ponad 400. Już nawet nie liczę. Większość dla twoich zespołów. Tak, dokładnie. Śmierć kliniczna, absurd. Chuligani, darmozjady, Dim. I redakcja teraz. Teraz, redakcja obecny teraz. Skład, którym zapraszamy na koncerty, odsyłamy do stron internetowych różnych, gdzie można sprawdzić, tak, gdzie koncertujecie. Tak. Ale pisałeś też teksty między innymi, no przede wszystkim dla Ireneusza Dudka. No przede wszystkim dla tego wcielenia Shaking Dudy. Uszalalala. No, a Uszalalala Ziuta za 10-13. Później The Doobies, później solowe płyty Irka, tak, później znowu były kolejne płyty Shaking Doobie, także trochę się tego nazbierało. Mhm, też Jam. Jam, no to parę dla Ryśka Ridla, w tym taki dość znany i taki jeden z ostrzejszych numerów Jamu, Jak malowany ptak, a później te pierwsze trzy płyty, które nagrali z Jackiem Debuckim. Mhm. Między innymi z kolei Zapal świeczkę, który też jest w miarę znanym utworem. Tak, tak. A wiesz, że większość ludzi cały czas myśli, że to Ryszard Riddle napisał piosenkę Jak malowany ptak, a Zapal świeczkę też czytałem takie komentarze, no, że ja pewnie wiem, sobie tak... Ja wiem i to akurat świadczy dobrze o mnie, że potrafię tak się identyfikować z odtwórcą tekstu, żeby go właśnie tak napisać, żeby ludzie myśleli, że to właśnie odtwórca, ten bohater liryczny, tak. Sam napisał, sam to wszystko przeżył. I tak robię, no, nie tylko z Ryszkiem, tak samo z Dudkiem, z wszystkimi właściwie autorami, dla których piszę, bo na przykład pisałem też między innymi dla Lory Szafran, takiej bardzo znanej damy polskiego jazzu, no i tam pisałem z punktu widzenia kobiety. No nie wyglądam raczej na kobietę, a mimo wszystko jakoś udało mi się napisać parę fajnych kobiecych tekstów, zresztą nie tylko dla Lory, bo też Beata Przybytek śpiewała, jeszcze parę innych dziewczyn, które się jakby takim jazzem i około jazzowymi piosenkami parają. Czyli tak, zdementujmy. Autorem tekstu Jak malowany ptak i Zapal świeczkę jest Dariusz Dusza, tak? Tak. A gdybyś mógł, bo chcę się na chwileczkę tylko skupić na malowanym ptaku. Mm. Co było inspiracją do napisania tego tekstu? Wiesz co, no inspiracją było przede wszystkim te wydarzenia, już nie pamiętam jak się ta wiocha pod Warszawą nazywała. Mówisz o sytuacji osób chorych? O sytuacji wtedy, gdy tam był problem z domem opieki dla chorych na AIDS, Piastów, o. Chyba to, plus oczywiście książka Kosińskiego, którą teraz tak oceniam średnio, bo ona była trochę przerysowana i trochę ponaciągana, okazuje się, ale mimo wszystko no, jako takie dzieło literackie wrażenie mocne wywierała. Dzieło literackie, Zombie Fest, twoje najnowsze dziecko. No nie przesadzajmy z tym dziełem, nie? Książka. Słuchaj, o czym jest ta książka? Powiedzmy, bo zbliżają się święta, będą prezenty pod choinkę. Nie wolno takich pytań zadawać. Ale ja nie pytam, co autor miał na myśli, tylko gdybyś, bo tak sobie myślę, nie? Ludzie się zastanawiają, co kupić pod choinkę. Czy warto kupić komuś w prezencie Zombie Fest, czy nie do końca? To takie pytanie, które troszkę mnie zawstydza, ale nie będę specjalnie skromny. Oczywiście, że warto. Oczywiście, że warto, szczególnie jeśli ktoś jest człowiekiem otwartym, obdarzonym poczuciem humoru, wtedy może tę książkę sobie spokojnie nabyć. A o czym ona jest? Ona teoretycznie, patrząc na okładkę, zresztą okładka jest zrobiona przez kultowego twórcę komiksów Krzycha Owedyka, Ksywa Prosiak. Patrząc na okładkę może się to wydaje, że to jest taka zwykła typówka, taka historyjka o ataku zombie, bo rzeczywiście ona opowiada o ataku zombie na polski festiwal rockowy w roku 1985. Natomiast oprócz tego ona też pokazuje społeczeństwo w tamtym czasie i jak się zmieniło do czasów obecnych.
rozdziały, które jakby się toczy akcja, są przedzielane właśnie komentarzami, współczesnymi komentarzami ludzi, którzy przeżyli ten krwawy atak zombie, którzy przeżyli tę masakrę. Ta książka nie jest poważna. Ona jest wręcz taka ironicznie, ironiczno-satyryczna. To chyba trochę tak jak ty. Czy nie? No ja się staram z dystansem patrzeć. I nie wiem, pewnie nie zachęciłem, bo mi się trudno opowiada o czymś, ale przynajmniej z opinii ludzi, którzy czytali, dobrze się to czyta i moją intencją było, żeby wywołać uśmiech na twarzy czytelnika i ponoć się to udaje. Proszę sobie sprawdzić po prostu. To ja dołączę do tego jeszcze. Proszę Państwa, ja czytałem ostatnio Jestem ziarenkiem piasku, czyli autobiografia, ale nie taka sztampowa, na pewno też dobrze się czyta, z poczuciem dystansu, ironii wobec tego, co robiłeś, co robisz, co będziesz robił i wokół tych ludzi, których spotkałeś dotychczas. A spotkałeś wielu różnych ludzi. No spotkałem i dalej spotykam, mimo że teraz wiodę bardziej sielski, anielski, wiejski żywot. No, w Pierścu. W Pierścu. Możemy powiedzieć, prawda? Zresztą tu też jest tak napisane. No, ty... Więc nie mówię, że. Nie wypieram się, bo to bardzo, bardzo sympatyczne i bardzo dobre miejsce do mieszkania. Natomiast co ja mogę powiedzieć o takiej autobiograficznej? No, starałem się zachować dystans do siebie, bo nie lubię jakichś takich pompatycznych, megalomańskich autobiografii czy biografii, które po prostu wstawiają artystę na piedestał i w ogóle. To starałem się właśnie tego uniknąć, natomiast swoją drogą jakby przekazać trochę faktów, trochę klimatu z tej całej, z tych lat, w których jakby grałem, powiem szczerze, kilkudziesięciu lat z dystansem. Ja przeczytam może fragment, który potwierdzi to, co powiedziałeś przed chwilą. Życie muzyka to życie w podróży. Podróże, jak wiadomo, kształcą, dlatego muzycy są tak dobrze wykształceni, że potrafią zabrać głos na każdy temat. Niektórzy lepiej się wypowiadają niż grają. Muzyk zna się na wszystkim i chętnie się wypowie. Na temat pokoju na świecie, hodowli, kanarków, globalnego ocieplenia imigrantów czy leczenia raka prostaty. Bajer to podstawa tego zawodu. Czasem dochodzi do tego trochę talentu i odrobina pracy. Skromnie dodam, tak jak w moim przypadku. Wiem, że dużo talentu, dużo pracy, ale dużo też dystansu do siebie. W ostatnim zdaniu żartowałem, ale dobra. Okej. Nie, naprawdę bardzo ciekawie napisana książka. I ja nie uczestniczyłem w Jarocinie, ani w różnych innych festiwalach. Bo wtedy miałem... Bo wtedy nie było cię na świecie. A, tam nie przesadzajmy, może nie aż tak. Ale dzięki temu dowiedziałem się, jak to wyglądało. I... No dobrze, dobrze. No to dla nas zawsze trzeba pamiętać, że pomijając, jak wstrętne były czasy tej komuny, bo akurat mówię o Jarocinach tamtych z lat 80., to z drugiej strony były to czasy naszej młodości, gdy świetnie się też bawiliśmy, pomimo jakby całego tego opresyjnego systemu. Także też się starałem jakby zachować równowagę pomiędzy tym, co było takie ciężkie i ponure w tamtych latach, a tym jakby tą weselszą stroną życia. Zresztą późniejsze lata w podobny sposób opisuję, bo to nie jest to tylko książka o Jarocinach, ona obejmuje jakby... Chyba 2015? Do 2015 roku. Do momentu, kiedy twoja żona Grażyna postanowiła przenieść ciebie do Pierścia. Nie, myśmy się już przenieśli w 2010. A. Postanowiła przenieść mnie, no ładnie. Celowo tutaj, nie, bo razem wybraliście ja ten. Ja wychodzę. Proszę zostać jeszcze. Nie. Ja też miałem jakiś skromny udział, około 10% w tej decyzji. Podobała mi się sprawa kredytu, ale to odsyłam Państwa do książki, żebyśmy tutaj nie mówili, bo to takie bardzo ważne, co napisałeś, tak? Ale to dla mnie może tylko. Jak no, się żyje w każdym razie nie, myśmy się przeprowadzili w 2010, książka chyba do końca 2015 roku. I dobrze się Wam żyje w Pierścu? Bardzo fajnie. Tak? No, nie wróciłbym do miasta. A jeśli już, to jednak do Warszawy, a nie do Gliwic, takiej jakiejś pośredniej. Nie wiem, jak ty w Kraków oceniasz, ale dla mnie też trochę dziura jednak taka. Warszawa wszędzie dobrze jest bardziej tętniąca życiem, mi się wydaje. No, taka ważne, mężna. Żeby w nas było życie, nie? Tak w środku, a co tam cała reszta? Tu zawsze gdzieś można się przejechać. No. Do innego miasta, można się na sobie miasta, też. A później odpoczywać na wsi spokojnie. Jesteśmy przy końcu roku. To był dobry rok, bo wszędzie są podsumowania i wszędzie są plany na nowy rok. A, znaczy liczysz na narzekanie na brak środków finansowych? Ale... Nie, żartuję, nie. To są kwestie trochę mniej istotne, natomiast wiesz co, twórczo chyba tak, bo tak udało mi się Zombie Fest wydać.
koncertujecie dało, z redakcją? No coś tam koncertujemy, tam szału nie ma, nie będziemy tutaj oszukiwać widzów, słuchaczy, czytelników, nie wiem. Odbiorców Oiksa. W każdym razie też udało mi się nagrać jakieś tam maxi singla z redakcją. W zeszłym tygodniu kolejne piosenki nagrywaliśmy i prawdopodobnie w przyszłym roku winyl wydamy. Też siedzimy teraz nad taką wspomnieniową płytą śmierci klinicznej. To będzie koncert z Kinoteatru X, taki w tej niszy bardzo popularny, więc ona wyjdzie też, podejrzewam, w marcu. Trochę tekstów napisałem, wiesz co, no nie nudzę się. Mam pomysł na następną książkę. O. A zdradzisz? Nie. Nie? Nie. Nie można, tak? Nie wolno. Nie, wiesz co, mogę zdradzić dopiero, gdy napiszę, gdy zobaczę, jak to wyjdzie, bo to wiesz... Czyli co, teraz będziesz pisał jednak książki, nie teksty piosenek? No teksty piosenek też. Ostatnio tam pisałem na przykład dla takiego fajnego regowego zespołu Dubska. Mhm. Czy nie zamykasz się w jednym nurcie? Nie. Teksty chętnie, wiesz, ja lubię pisać teksty piosenek, a wręcz teraz mi się bardzo podoba pisanie do różnych stylów i dla różnych wykonawców. Że tak jak mówiłem o tych tekstach dla Lory Szafran, czy później dla Beaty Przybytek, że nagle się wcielasz w taką kobiecą rolę, bo de facto pisanie tekstów jest takim swoistą odmianą aktorstwa jest tak naprawdę. To, co mówiłeś tam o Lidlu i o tym, że ludzie odbierają to, ten tekst malowanego ptaka jako tekst Lidla, to chciałbym, żeby właśnie przy każdym wykonawcy tak było, żeby wykonawca się identyfikował z tym tekstem, więc to też jakby trochę jest takie fajne wyzwanie i ciekawe. Poza tym przynosi jakiś tam dochód, też to też jest miłe, nie ukrywam. A jednocześnie jakby cały czas wymusza, żeby robić coś nowego, żeby trochę popracować jednak. A jak oceniasz nasz rynek muzyczny obecnie? Bo ty działasz w takiej niszy, no nie ukrywajmy, to jest jednak muzyka, która... Ja działam w niszy, ja praktycznie jestem odcięty, ja się przyznam nawet, że w życiu nie słyszałem na przykład Sławomira. A. Ja unikam, po prostu unikam. Ja dlatego nie oceniam, nie oglądam tych disco-polowych imprez w telewizji. Po prostu nie interesuje mnie. Radia praktycznie też nie słucham. Ja mam swoje i mi to swoje wystarczy w zupełności. A czego słuchasz? Czysto przekrojowo. Swoje, no nie w sensie swojej twórczości. Ja nie lubię swojej twórczości słuchać. Ja czasami robię tak, że coś nagram i dopiero po 10 latach sobie tego posłucham. To ciekawe. Nie mam potrzeby po prostu. Nie, no słucham cudzej muzyki, no, w zdecydowanej większości zachodniej. Takiej od 50 roku do czasów współczesnych, ale no, głównie są to rzeczy około rockowe. No, różne gatunki rocka, punk rock, jakiś post-punk, nowa fala, tego typu rzeczy. Ale czasem też klasycznego rocka, typu Stonsi, Beatlesi i tak dalej, bo to zawsze gdzieś to tkwi we mnie. Czasem trochę jakiegoś progresywnego rocka. Znaczy mogę powiedzieć właściwie nie inaczej, są praktycznie każdej muzyki, no nie licząc tej martyniukowej plus hip-hopu też bardzo mało słucham, bo jestem już z innego pokolenia, już mnie to nie bierze, nie wciąga po prostu. A ja widziałem ostatnio film Proceder, ale to tak a propos różnego hip-hopu i takich gatunków, które czasami niekoniecznie są tak bardzo zbliżone do nas, ale czasami warto się otworzyć. Nie, no wiesz, to warto, ale powiem ci, że z tych gatunków, które wiem, i tak tego jest tak dużo. Tak. Wiesz, to swoją drogą też ja się staram nie słuchać za dużo na przykład jednego wykonawcy, bo to później wchodzi w paluchy. Jak grasz na gitarze, nagle się okazuje, że grasz tak jak ten ulubiony wykonawca, którego się nasłuchałeś. Ja miałem taki czas, że przez 3 lata namiętnie słuchałem Stonesów po prostu i chyba z 30 kilka piosenek umiałem zagrać, ale później niestety to się przełożyło na styl grania. O tyle dobrze, że wzór był dobry. No wzór dobry, ale niekoniecznie do tego, co chciałem robić, a jednak gdzieś instynktownie wybierało się takie stonesowskie granie, także wiesz. Ze słuchaniem lepiej ostrożnie. Lepiej ostrożnie. Ale warto słuchać czasami. Warto. Tylko nie zamykać się w tym słuchaniu. Tak, nie, no oczywiście. No, tylko mówię, pewne. Gdzieś tam jakieś badania mówiły, że te gusty muzyczne się wykształcają w czasie, gdy człowiek jest nastolatkiem. Więc to prawda. Być może jest to prawda, że później stosunkowo trudno złapać nową muzykę. Więc powiem ci, że przez całe życie nie robiłem jakichś tam takich techno-rejwowych klimatów.
coś ostatnio mnie ta stopa coś mi się zaczęło podobać. Chyba sobie kupię malucha i subwoofer i włożę. Proszę, to takie plany na nowy rok, tak? Takie plany na nowy rok. Śmierć kliniczna, absurd, chuligani, darmozjady, goodies, shaking doodies i techno. A 2020. Końcu, a na końcu techno. Pełne szaleństwo. Pełne szaleństwo. Pełne szaleństwo. Dariusz Dusza był naszym gościem. Zapraszamy do czytania książki, do słuchania muzyki i do kontaktu. Jesteś na Facebooku, jeżeli ktoś chce o coś zapytać albo chciałby na przykład jakąś piosenkę, jako tekst, może się zgłosić do ciebie, czy oczywiście. Nie za bardzo? Tak? Oczywiście, tylko że ja drogi jestem, uprzedzam od razu. Tak, proszę Państwa. Nie, zapraszam serdecznie i dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia.